Witajcie kochani na kanale Mona Art. Dzisiaj chciałabym wam pokazać filmik zakupowy. Będzie to kilka rzeczy. Ostatnio niczego nie nagrywałam, więc ale przerwa była niedługa, chociaż wcale nie jest to taka jakaś no, długa przerwa, bo były momenty, że przez kilka miesięcy nic nie wrzucałam. W każdym razie byłam w szpitalu i siedziałam, przeglądałam, wiecie, różne sklepiki, różne rzeczy i coś tam sobie kupiłam. Także wróciłam dwa dni temu. Przepraszam, wczoraj wróciłam i dzisiaj jestem już po prostu ready. Mam chęć wam to pokazać, żeby sobie już to gdzieś tam poukładać. I jedna rzecz, taka podstawowa, którą chciałam sobie kupić ostatnio, a to po filmiku Oli Postułki, który był związany z tą oto karteczką. Jest to karteczka z wymiarami i dopasowywaniem pudełek różnej wielkości. Wiecie, tutaj akurat były rozmiary 14x14 i tutaj są C6 i DL-ki. I Ola bardzo fajnie to stworzyła, wiecie, napracowała się. I mnie przyszła taka myśl, że skoro ja mam tablicę w calach, to może bym się trochę pobawiła i tak jakby przerobiła to, żeby pasowało mniej więcej do tablicy właśnie w calach. Ale jak zaczęłam o tym myśleć, to stwierdziłam, chyba jednak, nie to, że niewykonalne, oczywiście, że wykonalne. Zajęłoby mi to chwilę pewnie, nie? Dłuższą jakąś taką chwilę i stwierdziłam, że chyba nie chce mi się bawić, nie? Ale z drugiej strony ta tabelka, no ona nie pasuje do tablicy w calach. Więc co zrobiłam? Zamówiłam sobie tablicę w centymetrach. I tak sobie pomyślałam, dobra, zamówię sobie tą w centymetrach, najwyżej tą, którą ja mam. Nie wiem, najwyżej później sprzedam, mimo że ja mam taką, zaraz wam to pokażę. Ja mam tablicę jeszcze Marty Stewart, bo mam już ją bodajże jakieś, nie wiem, może mam ją z 8 lat. Wcześniej miałam jakąś DP Craftu. I tak widzicie, moja tablica, ona jest trochę tutaj popisana, bo ja sobie tak mniej więcej gdzieś tutaj centymetry zaznaczałam, żeby wiecie, tak na oko, jak robię jakieś bazy, żeby na przykład jak miałam na 10 cm, to robiłam po prostu na 4 cale, potem sobie delikatnie docinałam. Ale właśnie tutaj z tym to się nie zgadza, nie? No, oczywiście, dałoby się to zrobić, ale ja jak miałam swój notes, a mam takich rozpisek tam trochę, wiecie, takich na bazgranych, no to ja sobie tutaj dostosowałam, widzicie, no to takie wiecie, moje bazgroły, dopasowywałam sobie wszystko do tej tablicy i ja jak na przykład robiłam pudełko do kartki, tam ja akurat robię kartki zazwyczaj 13,5x13,5, ale teraz być może zrobię 14x14 albo sobie delikatnie zmodyfikuję tą tabelkę. To ja sobie nie robiłam tak, że arkusz kładłam i robiłam na przykład na cal i na dwa i przekręcałam kartkę i zrobiłam cal 2, tak jak Ola tutaj robi do tej tabelki, tylko ja po prostu sobie kładłam kartkę i robiłam na przykład cal 2, 7 i 8 cali i ona mi na przykład sięgała do 9. Wiecie, tak za jednym razem, że tylko dwa razy, tylko w zasadzie raz przekręcałam i już robiłam następne linie. Ale stwierdziłam, że skoro mam po prostu jak na tacy te wymiary, a ja oczywiście miałam wymiary na przykład do pudełka, oczywiście tam kwadratowego, DL-ki i tak dalej. I miałam też zawsze napisane na przykład, że DL-ka powiększona, czyli ona była trochę wyższa. Ale tak jakby, wiecie, to trochę tam zajmuje też tak jakby przećwiczenie, a mi się nie zawsze chciało to tak jakby usiąść jednego dnia i sobie zrobić projekt na wszystkie na przykład DL-ki, które ja robię w różnych wysokościach, nie? No wiecie, to trochę jest zajmujące, nie zawsze nam się chce, a poza tym jak mamy to robić, to wolelibyśmy posiedzieć i porobić kartki albo jakieś albumy. Więc ja stwierdziłam, dobra, kupię sobie tablicę. No i udało mi się ją znaleźć, bo teraz to już nie jest takie trudne. U nas kilka sklepów ma te tablice w swojej ofercie. Dobra, gdzieś tą moją Martę muszę wcisnąć. W ogóle jak my mówimy wszyscy, bo prawie wszystkie te sklepy, które już mają jakieś tam dłuższe doświadczenie, mówią o tej tablicy po prostu Marta. I moja Marta być może pójdzie na sprzedaż, albo zostanie i przy okazji jakichś warsztatów będzie mi się wtedy przydawała. Mam jeszcze taką małą, co prawda mam ją u koleżanki, tą taką, wiecie, też z DP Crafta, taką malutką. Taką jak też bywały wakszonie kiedyś. Dzisiaj jak na to patrzę, to żałuję, że nie kupiłam jeszcze ze dwóch wakszonie, bo czasami robię jakieś takie warsztaty, ale nie wiecie, dla skraperek, tylko gdzieś tam z ciekami, z seniorami i czasem one może by mi się przydały, nie? Do zrobienia chociażby tej kreski, żeby złożyć kartkę. No ale wtedy nie pomyślałam, dzisiaj już tych tablic nie ma w Akszonie, a takich wiecie, ze sklepów skrawów nie będę kupować, bo one są dosyć drogie. W każdym bądź razie gadu gadu, to u nas się mówi, my tu gadu gadu, a chłopcy na śliwki. W każdym bądź razie już wam pokazuję.
Oto jest i ona. Tak, przód? Przód, dobra. I to jest tablica z Weizen Creative. W sumie nie wiem, jak to się czyta, czy to jest Weizen, Weizen. Nieważne, bo to jest hiszpańska bodajże. I ona jest właśnie w centymetrach, tak jak tu widzicie. Teraz ją tak postaram się wyjąć. Ja ją tutaj już odpakowywałam, bo ciekawość skraperki jest większa. I trzeba było sobie po prostu już zajrzeć. Ona oczywiście tutaj ma opis, ma również trójkąt do robienia kofer. Ja jej jeszcze nie używałam, więc jak widzicie, ona jest zafoliowana. Tu jest jakaś taka chyba instrukcja mniej więcej. Ciekawe, czy ma jakieś wymiary. Nie, mniej więcej jest pokazane chyba jak... Wiecie co, ja kopert to nigdy jakoś nie potrafię robić. Tak rzadko robiłam koperty na jakiejkolwiek stablic, że po prostu ja tego nie zapamiętuję, jak to się robi. Za każdym razem tak jakby zaczynam od początku. I tak jak widzicie, mamy centymetry i tu, i tu. Jeszcze trochę muszę tak jakby ogarnąć temat tych tutaj dodatkowych linii. One są chyba... one są już dostosowane do cali, moim zdaniem. Tylko nie pamiętam, Ola wyjaśniała, chyba mi się wydaje, w filmiku, o co chodzi z tymi liniami. Ale wiecie, jak nie będę mogła czegoś ogarnąć na tej, to ogarnę na tablicy Marty. I tutaj mamy ten narożnik. I oczywiście są te koperty. O, Ola, jak ty lubisz robić takie tabelki, to weź zrób jakąś taką ściągaweczkę dla koleżanek z kopertami, bo ja tego nie ogarniam, mimo że tutaj to jest i paper size. No wiecie, tu jest te wymiary, tak jak na to patrzę, to mam wrażenie, że one są... Nie, one nie są wcale. Jak to jest w ogóle zrobione? Dobra, nie będę wam tutaj truć. Tutaj jest linijka na 16,5 cm. I oczywiście jest kość do bigowania. Te kości są fantastyczne. Bardzo szybko się ścierają, jeżeli coś lubicie. Ta nie ma jakiegoś takiego dzióbka bardzo ostrego. Ostrego to i tak by nie miała, bo to plastik. Ale one bardzo szybko się zaokrąglają. I no właśnie. Kupiłam jeszcze jedną rzecz, której tak myślałam, od kiedyś myślałam, bo mam troszeczkę stempli. Czasem nawet zdarza mi się kolorować, chociaż rzadziej niż kiedyś. No, ale lubię coś tam stemplować i czasami właśnie na zajęcia też biorę różne takie stemple, wiecie, z Actiona, te, wiecie, drewniane. No, muszę je myć, więc zwykle wycieram chusteczkami nawilżonymi. Wiadomo, ta chusteczka się zaczyna pienić na tym stemplu, wchodzi w te wszystkie tam, wiecie, w te wszystkie rowki i potem i tak gdzieś ten brud tam zostaje i potem się okazuje, że jak biorę do jakiegoś jasno-żółtego czy do jakiegoś tam koloru, to gdzieś tam ta odbitka się nie robi taka ładna. I kupiłam sobie też z Weizen Creative taką stamp cleaning pad, czyli takie coś, co ma w środku gąbki, po prostu gąbki takie specjalne z futerkiem. Ja to tak mówię, że to jest gąbka z futerkiem. I to jest takiej wielkości, no powiedzmy, że A5, plastikowe. Wiecie, zwykły plastik to nie jest jakiś super taki twardy, na pewno się zaraz szybko pojedzie. I on ma taki charakterystyczny tutaj, wiecie, czarne kropeczki i wzór. Ja mam z tego samego, z takim samym wyglądem taki klaser do wykrojników. I on właśnie też jest czarny, identyczny ma wzór. No dobra, ale co jest w środku? W środku macie dwie gąbki. I to są takie gąbki z takim futerkiem. Wiecie, z czym mi się kojarzy? To możemy wyjąć, a ta jest przyklejona. I bardziej chyba na tej myjemy, tak jakby pierwszą warstwą, a na tej wycieramy. I tak jakby to może być problem, żeby ją umyć. Chociaż pewnie ją obedrę, a potem będę sobie ją przyklejała na jakichś taśmach. No zobaczymy. Pewnie nie mam żadnego płynu do stempli, ale myślę, że ja sobie po prostu rozrobię płyn jakiś z wodą i sobie będę psikała. No, nie przesadzajmy też, że to do tego jest potrzebny jakiś mega tam płyn. W każdym razie, to jest taka gąbka. I wiecie co? Ja jestem, jak ja to mówię, dzieckiem Czarnobyla, czyli z 86 roku. Tak, tak, wiem. Do 40 już blisko. I kiedyś w takich telemango, czyli takich zakupach internetowych, sprzedawali takie właśnie z takiego czegoś. Nie pędzle, tylko na takich płytkach, które były rączki do malowania ścian. I to było dokładnie takie samo, bo ja taki zestaw miałam. Nie wiem skąd, ale nie sądzę, że moja mama kupiła go w Telemango, ale pewnie gdzieś sprzedawali, wiecie, na rynkach w tamtych czasach.
I one miały właśnie takie futerko. I ono jest mega właśnie dostępne, bo się lekko przyłoży i ten stempel się w środku doczyści. Tak więc będę testowała. I to można sobie wyczyścić. Nie, to jest pianka, więc to nie ulegnie jakiegoś, tak wiecie, zamoczeniu i tak dalej. No a to myślę, że nie ma problemu z tym myciem. No wiecie, takie coś... Wiem, że to jest gadżet, nie? No i którego totalnie nie musimy mieć, bo wiecie, stemple mam już od dawna, dawna, a przeżyłam bez tego. Ale no wiecie, my skrapelki lubimy takie. Takie nowe badziewia. I sobie też, bo ja to te zakupy, w sensie tablice i tego Clean Easy kupiłam w sklepiku Ewy. To w ogóle były moje pierwsze zakupy w sklepie Ewa. No ale spoko. I chciałam też sobie, się zdecydowałam na kolekcję papierów. Co prawda ja się staram tych papierów nie kupować, ale nie wychodzi zbyt dobrze. Kupiłam sobie papiery Today od Lemoncrafta. Tak, kiedyś się czaiłam. Czaiłam się na nie przede wszystkim w Warszawie na zlocie ostatnio. A to był chyba ostatni kwiecień. Ale zrobiłam mały błąd, bo zamówiłam duży bloczek. Chciałam mieć 20 i na 20. 20 z dodatkami i 20 bloczek. No ale... No, trudno się mówi, żyje się dalej, nie? Nie będę wam zbytnio tutaj chyba pokazywać, jak... Dobra, przelecę to tak, nie? Wiecie, szybko raz, żeby nie było. Dużo osób go zna. Ja ostatnio mam po moich takich, wiecie, perpetiach komunijnych z kartkami, którymi... Wiecie, może to nie była jakaś wielka ilość w porównaniu do osób, które robią, wiecie, tak na zamówienia tam większe ilości, ale dla mnie zrobienie 15 czy 20 kartek komunijnych nawet przez tam półtora miesiąca, to nosem to wychodzi po prostu, nie? I skończył się temat komunijny, więc załapałam takiego bakcyla na robienie kartek ostatnio i stwierdziłam, że sobie właśnie zamówię. One mają tak, no wiecie, mają tutaj sporo kwiatków w tych bloczkach, bo w niektórych bloczkach jest na przykład tak, że nie mówię, że tylko z Lemoncrafta, że jest dużo różnych wycinanek, ale mało takich kwiatów na przykład do wycinania, nie? No tutaj tego trochę jest, widzicie, trzy strony aż takimi, ale zauroczyły mnie te tutaj, zobaczcie. Szczeniaczki i zajączki i ta myszka słodka. Dzieciaczki też są bardzo fajne, więc można i dla dzieci i... O, i tu jeszcze są motylki i jeszcze jest taka ślubna. Dobra, ale większość z was zna, bo to nie jest nic nowego. Dostałam jeszcze tutaj rachuneczek z takim ładnym. Dziękujemy za zakup sklep Ewa. I takie tutaj dodatki z też z Lemoncrafta. Kiedyś to było Yesterday Ephemera Card. I tu jest taki chyba jakby cały zestaw, bo jest chyba z 12 dużych kart i chyba tak samo małych. A powiem szczerze, że one tak... mam wrażenie, że one by całkiem tutaj jakoś jakby trochę postarzyć te papiery, to one by bardzo pasowały, jeśli chodzi o te. Ale ja tą kolekcję Yesterday kiedyś miałam i ją bardzo lubiłam. Ona pewnie jeszcze gdzieś jest do kupienia, bo później była wydana jakaś taka Yesterday, nie wiem, czy to był zestaw dodatków, czy taka zmodyfikowana jakaś taka wersja. Bardzo ją lubiłam. Fajna była ta kolorystyka. No dobra, ale to byłoby to. No i w poprzednim filmiku pokazywałam wam nie było bezpośrednio w poprzednim filmiku, ale kiedyś tam pokazywałam wam kwiatki, które kupiłam na grupie kwiatki robione ręcznie, coś tego, u Ewy Marzec. I naprawdę w pewnym momencie, wiecie, zaczęłam robić kartki i tak z taką lekkością sobie, wiecie, brałam te kwiatki, bo miałam ich dużo i tak mi się to spodobało, bo wiecie, jak zrobiłam na przykład 10-12 kwiatków i miałam 12 na przykład w niebieskich i 12 w tych, to wiecie, tak z takim ograniczeniem, bo mówię, kurde, wezmę tego i to będzie już ostatni z tych dużych kwiatków, więc tak wiecie, naprawdę z takim żalem trochę je ubierałam, bo wiecie, to jest ciężko zrobić te kwiatki, to nie jest tak, wiecie, że robimy na masę te kwiatki, że no to zajmuje czas, więc spodobało mi się to, że z taką lekkością stwierdziłam, że te kwiatki były naprawdę w mega cenie, więc stwierdziłam, że sobie jeszcze to kupię. Tak wiem, to taki zbędny koszt, ale no wiecie, one były w dobrych cenach, bo taki zestaw na przykład 20 kwiatków, nie bardzo dużych, jakiś tam wiecie 5 cm, kosztowało 15 zł, więc też sobie wybierałam te zestawy, w których było dużo kwiatków. Mniejszych, takie większe to jak będę chciała sobie zrobić, chociaż ja takich większych rzadziej korzystam, raczej daję 2-3 takie mniejsze kwiatki i już wam pokażę, jakie teraz kupiłam. Wtedy to były w większości różowe i białe różyczki. No ale skoro tych różyczek mam już tak dużo, przydałoby się coś płaskiego, a płaskich tam miałam tylko kilka. W każdym razie wzięłam sobie jeszcze zestaw, no wiecie,
to jest masa roboty. I ja wiem, że Ewa mi mówiła, że te kwiatki, jak teraz będą się pojawiały, one będą już troszkę droższe. Widocznie po prostu się przeliczyła trochę i stwierdziła, że kurczę, skoro tak fajnie schodzą, to trzeba po prostu podnieść cenę ze względu na to, że one bardzo dużo pracy wymagają, nie? Żeby to nie było, że sprzedajemy za bezcen, a nie ze względu na to, że ktoś po prostu chce więcej i więcej, nie? Więc wzięłam sobie takie, ja mam też takie wykrojniki, spokojnie mogłabym sobie zrobić, ale wiecie, też będę robić kwiatki, żeby nie było. Dalej je lubię robić i będę robić. Wziąłam sobie biały zestaw. Mi się przede wszystkim bardzo podobają te środeczki. Na pewno są gdzieś na AliExpress, muszę je poszukać, bo ja miałam coś podobnego, ale chyba w takich wersjach kolorowych ze złotem, ale w sensie kolorowe perełki, i one były chyba ciut większe. Mam 8 zestawów, nie? Więc wiecie, za 8 zestawów z przesyłką chyba zapłaciłam 117 zł, więc mam zapas po prostu jak nigdy. I też sobie wzięłam kilka takich innych kolorów, nie tylko różowe i niebieskie, bo te i białe, bo one mi zazwyczaj schodzą. Tutaj już widzicie, mamy kremowy. Tutaj mamy żółte i one też mają nastemplowane kropeczki, czyli na żółtych mamy żółte takie kropeczki, one są ciemniejsze trochę, i na białych też mamy żółte kropeczki. Wzięłam sobie zestaw fioletowy. Ja bardzo rzadko robię fioletowe prace, mimo że kiedyś uwielbiałam fioletowy kolor, ale uwielbiałam go tylko w wystroju domu. Nic poza tym, ale stwierdziłam, że wezmę, bo raz na jakiś czas, wiecie, jakąś tam pracę zrobię z fioletem, a czasami jej nie zrobię tylko dlatego, że nie mam do niej pasujących kwiatków, więc wziąłam sobie taki zestaw. To są te same wykrojniki jak w tym. No zobaczcie, 15 zł. Wiecie, ile to pracy? Więc wiecie, no po prostu stwierdziłam, że kurde, no skorzystam z tego, bo będę miała taką, wiecie, lekkość w tworzeniu i wiecie, w wybieraniu sobie kwiatków. Tutaj wzięłam taki zestaw beżowo-kremowy i jeszcze jest tutaj takich trochę takich, no różowym bym tego nie nazwała, pomarańczowym też, ani czerwonym. Taki trochę jakby łososiowy, ciemniejszy. Dobra, w każdym bądź razie, no wiadomo, te kremowe, one są takie, no gładkie. Tutaj mamy jeden i to mi się wydaje, że to jest wykrojnik od Junkila. Nie wiem, czy nawet nie z Craft & Two Design, ale te mi się bardzo spodobały. Nie chodzi tutaj o wykrojnik, tylko chodzi o kolorystykę, czyli wiecie, ten kremowy z brązowymi kropeczkami. No i wzięłam dwa zestawy takich, wiecie, biało-niebieskich. No białe, zawsze białe się przydadzą, ale tych niebieskich w tamtych zakupach z różami tak dużo nie kupiłam. A wierzcie mi, że Ewa sprzedawała ich multum, bo zobaczcie, tu był zestaw 158, a było chyba 170 ileś, mi się wydaje nawet. Więc tu takie dwa same zestawy. Fajne te jaśniejsze. Wiecie, tych ciemniejszych trochę jest, ale tutaj zależało mi też na tych jasnych, bo w tamtych różach miałam chyba tylko jeden, też chyba taki kwiatek, bo było w jakimś tam pakiecie, że było kilka innych niż tylko róże, ale właśnie tych jaśniejszych, nie? I kilka ciemniejszych, ale jaśniejszy miałam jeden i już go zużyłam. I taki sam zestaw, tylko w kolorze różowym, żeby nie było, nie ma białego. Tak widzicie, więc jak widzicie, mam ich multum i jeszcze wam pokażę te, które miałam wcześniej. Więc zobaczcie, tu mam jeszcze te z różami, muszę zrobić jakieś chyba, wiecie, osobne pudełko na to, na te moje kwiatki. No wiecie, no teraz po prostu się czuję taka ukwiecona, że nie mam jakiejś, wiecie, ja mam tylko jedno pudełko z kwiatami, które robię i tak wiecie, bo mi pokażę, widzieliście już się na pewno, że wiecie, tak no one szybko schodzą, no mam różowych, takich turkusowych i on, na przykład turkusowe ostatnio mi nie schodziły jakoś, bo nie robiłam takich prac, a na przykład błękitnej, zobaczcie, nie mam żadnego, więc jeżeli chciałabym zrobić jakąś kartkę z niebieskim, błękitnym, to muszę usiąść i zrobić kwiatki. A ostatnio właśnie przez to, że robię tych kartek, tak wiecie, że potrafię zrobić 2-3 jednego wieczora. No to właśnie dlatego, że nie muszę robić kwiatków, nie? I chcę sobie właśnie narobić takiego zapasu, wiecie, kartek ślubnych i nie to, żeby je od razu gdzieś tam, wiecie, wystawić i tak dalej, ale żebym po prostu sobie zrobiła zapas, bo jak siebie znam, to niedługo przejdzie mi ten zapał do robienia kartek i znowu będę miała jakąś przerwę albo będę robiła je tak powoli. A ja lubię sobie tworzyć w własnym tempie, a teraz jestem podkręcona na to, więc działam. Dziękuję kochani, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten zakupowy filmik wam się podobał. I do zobaczenia przy okazji następnego filmiku. Pa, pa!